Zbigniew Augustyniak. Witam i zapraszam na specjalne wydanie prognozy pogody. Dzisiaj ja mam zaszczyt przekazać Państwu informacje pogodowe, ponieważ we wrześniu wygrałem licytację vouchera na nagranie pogody w telewizji Asta podczas słonecznej gali Fundacji Słoneczko. Drodzy widzowie, w związku z tym, że się bardzo stresuję, zaczynajmy. Przed nami mapa pogodowa Polski na sobotę. Najwyższa temperatura będzie w Gdańsku 2 stopnie na plusie. I tam może pojawić się słońce, ale i niewielkie opady deszczu. Najzimniej będzie w Lublinie, tam minus 3 stopnie. A teraz przechodzimy do pogody w regionie. Tutaj ranek może być mglisty, szczególnie na północy. Wszędzie mroźno i niestety bez słońca. Temperatury wskażą od minus 7 do minus 4 stopni. Po południu wciąż bez słońca, a temperatura wzrośnie, choć wciąż na minusie i wynosić będzie od minus 2 do minus 3 stopni. Ciśnienie wyniesie w sobotę 1008 hektopaskali, a wiatr słaby północny. Biometr będzie korzystny. Noc z soboty na niedzielę będzie spokojna, bez opadów z wyjątkiem Złotowa. Tam niewielkie opady śniegu, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z temperaturą od 3 do 4 stopni na minusie. Zobaczymy teraz, jak wyglądać będą kolejne dni. Druga część weekendu, czyli niedziela, z dużym zachmurzeniem i z temperaturą minus 1 stopień. A teraz niespodzianka. Do piątku będzie nudno w pogodzie. Minus 3 stopnie i zachmurzenie całkowite. Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. I korzystając z okazji, chciałbym podziękować Telewizji Asta za te chwile super przygody. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.